Okej, jestem z powrotem z rzęsami podkręconymi i zmaskarowanymi. I co nam zostało? Zostały nam kości policzkowe, które Rihanna ma wręcz pomarańczowe. Ma dużo bronzera nałożonego, który już nałożyłam, ale go chyba nie widać. Nałożyłam go tutaj takim pędzlem na kości policzkowe, nos, skronie i troszeczkę czoło. A teraz czas na blush. I będę używała dzisiaj znowu MAC-a. Taki pomarańczowy kolor. Nie widać. Nie wiem, czy widać, czy on jest pomarańczowy, ale uwierzcie mi, jest pomarańczowy. Wręcz bardzo brzoskwiniowy taki. I na pewno każda z Was, to oczywiście nie musi być pomarańczowy, może być różowy, jaki tylko chcecie. Ja mam dzisiaj ochotę na pomarańczowy. A, pędzel. Do kości, do różu w ogóle używam takiego pędzla znowu MAC-a. To jest 1,88. 188. Takie pędzle, ale większe. MAC ma też 1,87. Ma też Inglot. Przepraszam Was bardzo, że musiałam to uciąć. Aczkolwiek mam tak świetnego brata i chłopaka, którzy cały czas mi przeszkadzają, cały czas wchodzą do pokoju. No. Okej, więc jeszcze raz. Pędzel MAC-a 188, możecie dostać identyczny, troszeczkę większy w Inglocie. Nie wiem, ile kosztuje, nie wiem, jak się nazywa, ale ma takie, ten jest oczywiście brudny. To one mają takie białe tutaj włosy. I są bardzo miękkie, co nam również wybacza błędy, jak źle sobie gdzieś tam to rozprowadzimy, ten róż. Znaczy obojętnie możecie tego nawet używać do swojego podkładu, pudru, do wszystkiego, bardzo uniwersalny pędzel. Więc jeszcze raz. I tutaj na jabłuszkach nic nie widać. Więc zrobię dla potrzeb filmu trochę mocniej niż powinnam, że może będzie coś widać. Okej. Tu i dobrze trzeba to rozprowadzić. Okej. I żeby nie było też takiej różnicy między... Na filmie to bardzo widać. Tak jak patrzę w lustro, nie widać takiej różnicy jak na kamerze, bo tutaj jeszcze pada jakoś tam światło nie za bardzo. Więc używam pędzla, który nazywa się Kabuki. Ten jest Sephora. Sephora. Nie pamiętam, ile kosztował, ale też nie są to jakieś super pieniądze, a naprawdę te wszystkie pędzle super się przydadzą i uwierzcie mi, starczają na wiele, wiele lat, jeżeli oczywiście się o nie dba i myje się je chociażby raz w tygodniu. Tak więc rozcieramy i łączymy ten róż z bronzerem. Nie mogę dzisiaj słów znaleźć, no. I trochę na nos. I okej. To chyba wszystko. Jak wszystko. Usta. Więc Rihanna na tym zdjęciu ma
takie usta w kolorze cielistym. Może to być oczywiście lekki róż, może to być sam błyszczyk. Ja bym polecała jednak do takiego mocnego make-upu bardzo jasne usta. I tutaj mam szminkę MAKA. I widzicie, że ona jest właśnie taka beżowo-brązowa. Tu troszkę ciemniej wygląda w tym świetle. Nie, nie widać. O, bardzo taka jasna. Wcześniej posmarowałam sobie usta pomadką, moją ulubioną Nivea, żeby, ponieważ ona jest taka matowa i jeżeli posmarujecie nią usta, które są chropowate, które są zaniedbane troszkę, to wszystko będzie to widać, tą suchą skórę. Więc lepiej jakiś podkład, bazę zastosować. Jak widzicie, bardzo delikatnie to wszystko wygląda. Mam nadzieję, że mój pierwszy film Wam się podobał i że czegoś się ode mnie nauczyłyście. Tak wyglądają oczy. A tak usta. No i co, to na dzisiaj koniec. Jeżeli Wam się spodobają moje filmy, to będę robić ich więcej. Także dajcie mi znać, jeżeli macie jakieś potrzeby, nie wiecie czego zrobić. Postaram się pomóc, ale od razu mówię, że nie jestem profesjonalistką. Tego wszystkiego nauczyłam się z internetu. Ale będę starać się jak mogę, aby Wam pomóc. Dzięki i do zobaczenia! Yeah. I'm addicted to the thrill. I'm ready. It's a dangerous love affair. Come on.